Oto piękna burza nad Berlinem, oglądana z wieży na koło ogrodu Tiergarten. Siegensäule tak się chyba nazywa, no ale mniejsza o wymowę. Wiadomo, że ja mylę te wymowy. I tu jest ta statua. Ludzie już trochę uciekają i bardzo dobrze, niech uciekają, bo tu przed chwilą był taki ścisk, że nie można się było nawet przemieścić o jeden metr, żeby nie stać w jednym miejscu, nie można było się przesunąć. A teraz idzie taka burza, już raz zagrzmiało, walnęły błyskawice i teraz ja sobie ustawiłem aparat, bo mam nadzieję uchwycić jeszcze takie fajne błyskawice. Na razie nic się nie dzieje. Dobra. Zasada jest taka, jak tylko odwrócę kamerę, to wtedy błyśnie. No i oczywiście po burzy zawsze jest tęcza, a tutaj pokażę tęczę przed burzą. Pewien Adolf się w grobie przewraca. Dobra. Kamerę trzymam. Najwyżej będę wycinał. Mam nadzieję, że mi karty pamięci starczy. Dobra, to najwyżej tak. Pokażę, co tutaj widać. Tam jest centrum Berlina Zachodniego. Można to poznać po takim charakterystycznym kościele rozwalonym. Jeszcze go nie odbudowali, już go chyba nie odbudują. No i tak przejdę się, bo się widzę, że zrobiło się luźniej troszeczkę. Strach przed burzą. To ja tutaj się przejdę i pokażę Alexanderplatz i przyzumuję tą wieżę telewizyjną. O, tu też już jest tęcza przed burzą. No i tutaj jest Alexanderplatz. No dzisiaj pogoda nie dopisała mi w tym... O, Reichstag jest. A ja sobie go tak ominęłem, ale byłem już w Reichstagu. Tam, gdzie jest ta kopuła szklana, to się chodzi. Są spiralne schodki i chodzi się niemalże po tym szkle. Jeszcze brama brandenburska. No i zobaczymy, jakie tam tutaj nogę widać, o, pięta. Dobra, zobaczymy, jak tam postępy burza poczyniła. O, zbliża się, już idzie fala, takiego szara kurtyna deszczu. Już się nasila. Piorun walnie lada chwila. Teraz mógłby walnąć w te kółeczko tam, chwytać piorunów wysunięty. Wieczną się schowam.
Ale się wzmogło. Szkoda, że to zwykła ulewa, nie burza. Ale błysło parę razy. No i już burza poszła. Ja tutaj wytrwałem na górze. Trochę zmarzłem, trochę zmokłem. Mam nadzieję, że to się nie skończy jakimś przeziębieniem. Ale teraz czekam na prawdziwą tęczę, a nie na tą gównianą. Tam już jest niebo. Już się niebo przejaśniło. Jeżeli tylko się wychyli słońce, to jest bardzo duża szansa ujrzeć tutaj tęczę nad Berlinem. Ja myślę, że to jeszcze jest kwestia tak do 15 minut i będzie tęcza. Wtedy się wszyscy rzucą dopiero fotografować. No i niestety tęcza się nie pojawiła, ale na zakończenie pokażę tą mozaikę na tym takim niższym podejście. Tu jest więcej miejsca, ale jest przepiękna mozaika. Oczywiście porobiłem zdjęcia. Zapraszam do opisu pod filmem. Zdjęcia będą udostępnione.